trwa zacięta walka, słychać ostrzały. Niemcy przygotowują się do ataku. O panie, panie konie, blisko prawie idą. Ten konie trochę blisko. Idą, będą zabierać rację. Rosjanie odpowiadają swoją kawalerią. Atak kawalerii rosyjskiej. Niemcy przygotowują swoje działo do wystrzału. Mama wie, że to tak, ja tam już byłam. Ja też tam byłam. Może już się boję. No, mama widziałaś? Około godziny 15 na dziele nastąpił wybuch magazynu z benzyną w forcie drugim. Po południu 19 sierpnia Niemcy zajęli forty drugi i trzeci. W Cytadeli panowała zupełna dezorganizacja. Niemiecka artyleria przygotowuje się do wystrzału. Około godziny 19 wkroczyli do Cytadeli i uciekli z twierdzy. Sierpnia generał Bober złożył podpis pod aktem kapitulacji twierdzy nowogeorgiewskiej w Zegrzynku. Po negocjacjach sztab twierdzy około godziny 16 podpisał kapitulację
brzmieniu proponowanym przez Niemców. Jak to jest? Walka o twierdzę nowogeorgiewską trwała zaledwie 9 dni. Niemcy wzięli do niewoli 85 tysięcy jeńców żołnierzy, oficerów, w tym kilku generałów. To wojsko jakie jest? Chyba nie nasze. Polskie to było? Nie, temu to akurat, ten się akurat nie zdenerwował. Ale ten... To jest krzycie skrzydło. Jozie ranny. Zobacz. Jozie ranny. Niemcy przekrają. Tamten widny z głową wziąłany, ranny w głowę. Poprosimy, drodzy Państwa, o wielkie, wielkie brawa. Drodzy Państwo, żołnierze za chwilę odpoczną, nieco się pozbierają i jeszcze tutaj przed Państwem prezentują się grupy rekonstrukcji historycznej, które... na przykład w takiej inscenizacji jak ta. Będę wyczytywał grupy rekonstrukcyjne, które dzisiaj Państwo mieli okazję podziwiać. Muzeum Wału Pomorskiego w Wałczu. Brawo! Stowarzyszenie Gloria Victoria Rekonstrukcji Historycznej Gregor z Puła. 25 i 31 Pułk Piechoty Grupy Rekonstrukcji Historycznej. Grupa Rekonstrukcji Historycznej REX z Torunia. Grupa Artystyczna Artleria z Poznania. TDH 57 PP, co by to nie znaczyło. Pułk Piechoty. Poznańczycy. Oddział Kawaleryjski imienia 22 Pułku Ułanów Podkarpackich. Chorągiew lekkiej jazdy tatarskiej. Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Marienburg z Malborka, które odtwarza 152 Infantry Regiment. Oraz grupa Wolimu 1915. Organizatorem jest starostwo, sejmik województwa mazowieckiego, Stowarzyszenie Twierdza Morza.